W Teatrze Maska w Rzeszowie odbyła się uroczysta inauguracja Platformy Edukacyjno-Biznesowo-Rozwojowej pod nazwą Samograj. Organizatorzy przygotowali bogaty, dynamiczny, pełen niespodzianek i emocji program imprezy. Szczegółowo został omówiony cały projekt. Wszyscy obecni poznali strategiczne firmy partnerskie oraz znakomitych mówców i szkoleniowców, którzy również są partnerami projektu, Jakuba Bączka oraz Krzysztofa Janowskiego. Rangę imprezy podniósł program artystyczny duetu akrobatyczno-tanecznego Delfiny i Bartka. Pomysłodawcy opracowali mechanizmy, które umożliwiają wszystkim osobom, które przystąpią do ich klubu, zaistnienie w różnych branżach marketingu sieciowego bez wydawania pieniędzy z kieszeni, poprzez umiejętne zarządzanie premiami otrzymanymi w systemie rekomendacji programu Samograj. Oferują poprzez system edukacyjny oraz metody wsparcia wszystkim partnerom takie możliwości, jakich nie otrzymaliby, gdyby chcieli zaistnieć samodzielnie w każdej z tych firm z osobna. Klub Samograj zrzesza sympatyków wspierających głównie branżę marketingu sieciowego. Jest slogan "Zarabiaj na okrągło" i to nie jest slogan taki pusty, ponieważ na każdym kroku na naszej platformie ludzie zarabiają pieniądze. Albo zarabiają poprzez plan premiowy, albo zarabiają poprzez to, że będą mieli rabaty u naszych partnerów handlowych. Wielu, to są firmy zazwyczaj sieciowe. Slogan "Zarabiaj na okrągło" trafia w punkt dokładnie idei klubu Samograj. Ja na pewno chcę powiedzieć, że jest to platforma dla ludzi, którzy chcą się rozwijać i to jest coś takiego, co mi jest bliskie mojemu sercu, bo wydaje mi się, że szczęśliwe życie każdego człowieka to jest również samorealizacja i to jest jedno z takich największych marzeń, które każdy z nas ma. I o tym piszę książki, o tym wykładam, z takimi ludźmi lubię się spotykać i Samograj to jest właśnie miejsce dla ludzi, którzy chcą się rozwijać, dlatego też z wami jestem. My nie możemy dzisiaj i nawet nie chcemy wszystkiego ujawniać, co naszą wizją i dalszym czasem będziemy tak naprawdę dalej rozwijać nasze know-how, ale mogę już zapewnić, że z każdej jednej strony, czy to edukacji, czy to przepływów finansowych, tak, czyli konkretnie naszych premii, które będą przez nas generowane i dla nas masę jeszcze różnych innych atrakcji całego jakby rynku konsumenckiego, gdyż tak jak powiedziałem na początku, my wychodzimy pierwotnie z branży MLM, ale absolutnie w tej branży nie zostajemy. My wychodzimy i za chwileczkę będziemy zapraszać, już zapraszamy naszych partnerów strategicznych, różne firmy z różnymi programami, usługami, towarami, które mają, po to, aby to wszystko służyło klubowiczom. Jestem przekonany, że przez uczestnictwo w przedsięwzięciu Samograj otworzą się nowe rynki, nowe możliwości dla niesienia pomocy ludziom, którzy dzisiaj tej pomocy nie mają. Często to są osoby pozbawione praktycznie środków do życia i wygenerowanie pewnych sum Samograja pozwoli im na to, żeby móc zaopatrzyć się w produkty, które zresztą sam Samograj, jak żeśmy słyszeli na początku, będzie dawał każdemu uczestnikowi za darmo co miesiąc, co jest idea niesamowita. Będzie się podnosił standard życia, standard zdrowia. A moją funkcją w tym przedsięwzięciu będzie nic innego jak utwierdzanie ludzi w przekonaniu, że warto być zdrowym, że warto być szczęśliwym. Dzięki nawiązaniu współpracy z najlepszymi szkoleniowcami w swoich dziedzinach, wszyscy klubowicze będą mieli dostęp do materiałów dydaktycznych na platformie oraz będą mogli korzystać ze szkoleń stacjonarnych, a także z wideokonferencji, m.in. w dziedzinie edukacji finansowej, optymalizacji kosztów, budowania świadomości konsumenckiej oraz profilaktyki zdrowia, jak dbać o kondycję fizyczną i psychiczną.